Cześć, z tej strony Marcin. Trzecie zadanie od Mateusza w ramach darmowych korepetycji, czyli ty mi wysyłasz zadanie, ja ci rozwiązuję. Tym razem mamy rozwiązać równanie 1 minus sinus 30 stopni równa się tangens 45 stopni razy cosinus alfa podzielone przez pierwiastek z dwóch, wiedząc, że alfa jest kątem ostrym. O co tu chodzi? No najpierw sobie to przepiszę, a później będziemy tu kombinować sobie z tym, czyli mamy tak, jedynkę przepisuję, minus sinus 30 stopni przepisuję, równa się. Tu jest w nawiasie, tak? Czyli w nawiasie. Tangens 45 stopni sobie przepisuję. I razy cosinus alfa. Przez, czyli, aha. No to tak. Przez pierwiastek z dwóch. OK? Dobrze. No dobra, to robimy tak. Jedynkę przepisujemy. Oczywiście musimy wyznaczyć alfę, tak? Bo jest rozwiąż równanie, oczywiście alfę trzeba wyliczyć, bo to jest jedyna nasza niewiadoma. Czyli jaki to będzie kąt. Jedynkę sobie przepiszemy. Minusa sobie przepisuję. Sinus 30 stopni to jest nic innego jak 1 druga. Równa się. Kreska ułamkowa. W mianowniku zostawiam cały czas pierwiastek z dwóch. Tangens 40 stopni to jest 1. I zostaje cosinus alfa. Tak? Jeszcze raz. Tangens 45 stopni to jest jedyneczka. Natomiast sinus 30 to jest jedna druga. Dobra. Skąd to biorę? No oczywiście wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych sinus, cosinus, tangens i kotangens. A jak jesteś na podstawowej matmie, to masz znać dla 30, 45 stopni i 60. Natomiast jak jesteś dla rozszerzenia, to powinieneś znać praktycznie dla każdego kąta, w sensie 0, 30, 45, 60 i 90 stopni, tak? To powinieneś znać. Dobra, więc tu chyba nie ma żadnych problemów. 1 minus 1 druga to jest nic innego jak 1 druga. 1 razy cosinus to będzie oczywiście cosinus alfa. Podzielimy to przez pierwiastek z dwóch. Następnie, żeby został nam tu tylko sam cosinus, ja pomnożę przez ten mianownik, czyli pomnożymy przez pierwiastek z dwóch. Tutaj będzie 1 druga razy pierwiastek z dwóch, to jest pierwiastek z dwóch przez 2. Tu nam zostanie cosinus alfa. I teraz znowu musimy pamiętać, że jeżeli cosinus alfa równa się pierwiastek z 2 przez 2, to z tego wynika, że kąt alfa równa się 45 stopni i to jest nasze rozwiązanie. Myślę, że takie no podstawowe podstawienie za właśnie te wszystkie funkcje trygonometryczne, gdzie mamy kąty, proste równanie później do rozwiązania, no i znowu trzeba mieć po prostu wiadomości, ile to jest sinus, cosinus, tangens, kotangens, kąta 30, 45 i 60 stopni. I się zrobi bez problemu. No. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało w komentarzach, a ja zmykam do czwartego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.